Cześć Wam, witam Was po długiej, długiej nieobecności na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kalendarzem z Douglasa. Wiem, że bardzo dużo osób otwiera nagrywanie kalendarzy adwentowych. Ja również chciałam coś takiego nagrać. Dzięki mojej mamie posiadam właśnie ten kalendarz, więc bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. I jeszcze się zastanawiam właśnie cały czas nad kalendarzami z Glam Shopu, bo tam są dwa, jeden jest tańszy z cieniami, drugi jest właśnie droższy z różnymi produktami i też jestem bardzo go ciekawa, ale zobaczymy, mam nadzieję, że go jeszcze zdobędę przed świętami, a jak nie, no to trudno. I zaczniemy sobie od jedynki, która jest tutaj. Wiecie co, muszę sobie wziąć jakiś gadżet może, który mi pomoże to otworzyć. Bo ciężko mi jest, a szkoda mi paznokci. Czy to nie będzie takie... Aha, dobra. Okej. Aha, tu mamy napisane po angielsku i po niemiecku z tego co widzę. I to jest nawilżający krem z SYS. Nie znam tej firmy. Tak on wygląda. Jest tu 20 ml. Zaraz zobaczymy. Dosyć lekko konsystencję, ale pachnie bardzo ładnie, delikatnie pomarańczą, więc zobaczymy. Tu mamy pierwszy produkt, dwójeczka, gdzie my mamy dwójeczkę? I potem postaram się to wszystko przeliczyć i czy ten kalendarz był wart swojej ceny. Tu mamy dwójeczkę. A tu, co tu jest? Też z tej samej firmy, 5 ml. Collagen Manager Drops for Your Skin. Aha, to jest firma Superfood for Your Skin. Chlorella plus probiotic. To napisane już. Aha, czyli to jest taki po prostu jakby serum, coś takiego, zaraz zobaczymy. Nie jest bardzo tłuste, więc fajnie, coś takiego, mam małą próbeczkę. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Dwójka, patrzę tu. Coś mamy z firmy Douglasa. O, krem do rąk, super. W takiej wersji do torebki. Zaraz zobaczymy, jak on pachnie. Aha, nie ma, nie jest otwarty, ale zaraz to otworzę. Ma bardzo taki intensywny ziołowy zapach, niezbyt fajny, ale zobaczymy, jak będzie nawilżał dłonie, więc to jest 30 ml. Dobrze, lecimy dalej. A więc lecimy dalej, tu mam czwórkę i czwórka jest taka duża. Tak, ona jest taka duża, tam jest jakaś maseczka. Ojej, mała maseczkę. Aha, to jest maseczka w takich płatkach pod oczy. I to jest Starskin. Dobrze, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Więc to była czwórka, teraz
piątka, tu mam piątkę. Coś malutkiego. Aha, gumeczki Invisible. To się zawsze przyda, więc jestem jak najbardziej zadowolona. To jest w odcieniu takim szarym. O, mamy trzy sztuki takich malutkich gumeczek. One są fajne, bo one naprawdę nie wyrywają włosów i ja je bardzo często używam. Więc jestem zadowolona jak na razie. Nie ma żadnych badziewek. Piątka, szóstka. Ja oglądałam dużo filmów Karoliny ze stylizacji i widziałam te kalendarze, więc po prostu niektóre to jest masakra. A to jest mój tak naprawdę pierwszy kalendarz w życiu, więc jeśli Wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę i będę wiedziała, że nagrywać coś takiego na przyszłość. Albo jeśli chcecie na przykład pudełka Biglossi czy coś takiego, to dawajcie znać, jestem chętna na takie rzeczy. Okej, tu mamy z firmy Douglas maskarę. Maskara zawsze się przyda, tylko jestem ciekawa, jaką to ma szczoteczkę. To jest standardowa pojemność Kiss and Curl Mascara. Ale wiecie co, nie będę otwierać, bo mam jedną zaczętą, więc szkoda, że mi się ta zaczęła kiedyś. Tu mamy tusz, to była szóstka. Siódemeczkę, gdzie mam siódemeczkę? Jest, mam. Okej, tu mamy taką... Nie wiem, że to wszystko widać, jak ja wyciągam, bo wiecie co, ja mam aparat bez podglądu, więc muszę sobie kombinować, żeby cokolwiek widzieć. Tu mamy taką kostkę do kąpieli. Ale pięknie pachnie. Tak delikatnie, ale tak świeżo. Wypróbuję na pewno. To była siódemka, teraz ósemkę mamy tutaj obok. Zobaczymy, co mamy w ósemce. Bamboo Mask Hydra Energizant. To jest maska chyba, tak? O, energetyzująca bambusowa maska z Anna Jagge. Przeczytałam to, ale dopiero się zczaiłam, że to pisze, że jest maska. Ale to nic. Ale bardzo nie pachnie. Taką typową nawilżającą maseczkę, tak świeżo. Ślicznie pachnie. Tu jest jakaś miniatureczka 15 ml. No dobrze. Tu była ósemeczka, tu mamy dziewiątkę. A tu dziewiątka się otwiera. Tu jest coś małego. Ojej. Naprawdę. Nutrifocus. To jest taka miniatureczka. Naprawdę to jest takie mini. Przypuszczam, że to jest jakiś serum, tak? Skoncentrowany po prostu jakiś serum z właśnie olejem słonecznikowym do każdego typu skóry. No dobrze, no zobaczymy, ale po takim maleństwie to nie spodziewałabym się zbyt wiele. To była dziewiątka, gdzie mam dziesiątkę, dziesiątkę. Też Anna Jankę. Co to jest? Aha. Czyli to jest krem przeciwzmarszczkowy. O fu. Pachnie jak taki krem przestarzały już. Takie maleństwo. Jejku. Ci
7 ml, no dobrze, zobaczymy dalej. 11, 11, 11, tu mamy 11, gdzie ją się tu otwiera. Douglas High. Aha, maska do włosów z aloesem i ginger imbirem. Na 3 minuty. Okej, okay. Fajne. Mhm. Zobaczymy, ona się sprawdzi. Okej, okay. Więc to było 11, teraz 12, 12 to jest 12. Ten kalendarz kosztował 200 zł, więc jakichś to najtańszych nie należał. Fajnie by było, by coś było fajnego. Są jakieś szoty z kremem. 4 takie półeczki. No, to już nie za specjalne jest, ale okej. Okay. Tu było 12, tu mam 13. Okej, mamy lakier w takim fuksjowym odcieniu. Zobaczymy, jaki ma pędzelek. No, cieniutki, ładnie wycięty, tu żaden włosek widzę, że nie wystaje, więc powinno fajnie się nie marować. Zobaczymy, jakie będzie miał krycie. Na wzorniku oczywiście, bo ja nie użyłam takich lakierów, do kogoś powędruję. Na pewno. 13, 14, 14, 14, gdzie jest 14? 14, to jest jakaś perfumetka mamy. Z Anna Jankę też. Zobaczymy. Pachnie. Ale mocne. Nie mój zapach. Chyba, że zaraz się utleni i będzie ładnie pachniał. Ale no, na pierwszy rzut oka to nie. To nie dla mnie. Dobra, że była 14, tak? Teraz 15. Czy co, oczopląs już powoli dostaje. Co my tu mamy? O nie! A nie, krem. Jezu, myślałam, że to lusterko. Już byłam taka wściekła. Dr. Suzanne von Schimmel. Derberg for dry skin. Okej, mamy tu krem, ale jest zapoliowany, więc tego nie będę otwierać, bo mam krem zaczęty. Ale fajnie, to jest 15 ml, taki spory słoiczek. Na pewno mi się przyda. Okej. Okay. Co to było? 15, tak? 16, 16, 16. Gdzie jest 16? Tu jest 16. Znowu jakieś maleństwo. Kurczę, wiecie co? Co to jest? Też z tej samej tej marki. Liftingujące serum z retinolem i kwasem hialuronowym? No ja tego na pewno nie będę używać. Ja takie maleństwo kolejne. No to nie są fajne produkty. Ile to może kosztować? Wiecie co, no... Z tych dwóch rzeczy jestem niezadowolona. Zobaczymy, może będzie dalej coś fajnego. Co to było? 16, 17, 17, 17, 17... Gdzie jest 15, tu jest 15, tak? Mam jakąś maseczkę, ale jest w płachcie, to super. Ekspresowa maska nawilżająca.
Ultimate Skin Aesthetic. Tak wygląda ta maska. No okej. Okay. Ja z maseczek zawsze się cieszę, bo uwielbiam maski. 18 mam tutaj. Słodkiego. Pantelutka. Ojej, wychodź. Z marki Douglas. Onkel Lip Liner. O, mamy wykręcaną, super, nie trzeba będzie jej temperować. Tak się prezentuje i zaraz zobaczymy na smoczu, jak ona będzie wyglądać. Dosyć rudy kolor. To jest jedynka nude. Niby, ale... Albo tak światło pada, ale wydaje mi się, że będzie za ciepła dla mnie. Ale no... Jestem zadowolona, no bo pełnowymiarowa konturówka, więc... O, jeszcze mam temperówkę z drugiej strony. To się chwali. 18-19 mam tutaj. Też będzie pewnie jakaś temperówka. Kolejna. Do ust. No nie, no serio, maseczka do ust. Już wolę balsam albo jakiś peeling. Marki Starskin. No nic, niech będzie. To była 19, tak? O nie! Chcę tylko 5 okienek. Też pomysł szklanego. Kolejne perfumy. Oj. Kurczę, wiecie co? Masakrycznie się te małe rzeczy być. Mercedes-Benz Woman. Aha. O, te już są ładniejsze. Mhm. Te są takie słodkie. Bardzo ładnie pachną. Okej, mniej więcej podliczyłam, znaczy nie podam wam cen tych produktów, bo jest... Ciężko je znaleźć, naprawdę jest ciężko na stronie znaleźć, ale powiem wam, że wartość tego kalendarza przekroczyła prawie dwukrotność tego, ile kosztował, bo sama taka mała próbka z Anna Jagger kosztuje niecałe 50 zł, tak 7 ml, bo pełnowymiarowy krem 50 ml kosztuje 299 zł. To również kosztuje, ja tutaj gdzieś miałam spisane, 59 zł ten tusz. To jest wersja podróżna i pełnowymiarowa, to jest pełnowymiarowy produkt. Gumeczki Invisible, dwie dyszki. Jedna maseczka z tego, co tam widziałam, tylko że tam są podane i duży, tak jakby trójpak tych maseczek. I ten trójpak kosztuje 49 zł, tak mi się wydaje. Więc do tego nie mam pewności. Ale perfumetka z Anny Jankę kosztuje 20 zł. 30, przepraszam. Z Mercedes-Benz myślę, że tak około 40-50 zł. Konturówka ze 3 dyszki. No wiecie, to jest dużo takich rzeczy markowych. Tych kremów i maseczki nie mogłam znaleźć. Leci. Tego też nie mogłam znaleźć, więc mówię, ale przekroczyła sporo ta wartość tego kalendarza, więc myślę, że było warto, jeśli ktoś się skupia na pielęgnacji, jeśli ktoś myśli o kalendarzu bardziej makijażowym, no to to nie jest dla was. Zdecydowanie bardziej polecam wam właśnie z Glam Shopu, bądź tańszy z Revolution, bo widziałam, że tam dużo osób miało i zachwalało. Ja dzisiaj się z wami żegnam i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, trzymajcie się ciepło, pa!